Na zewnątrz gorąco, w środku gorąco, silnikowi też zrobiło się ciepło i wskazówka zaczęła niebezpiecznie zbliżać się do czerwonego pola. Co robić w takiej sytuacji? Schłodzić silnik. Włączamy ogrzewanie na maksa. Teraz silnik powinien się schłodzić bardzo szybko, a nam będzie jeszcze goręcej. Jeszcze goręcej, ale dzięki temu ocalimy silnik. Możemy dzięki temu przejechać jeszcze kilkaset metrów, a może nawet więcej. Będziemy obserwować wskaźnik temperatury silnika. Być może uda nam się dojechać do garażu. W każdym razie przed włączeniem silnika schłódźmy go. Jeśli tego nie zrobimy, prawdopodobnie uszkodzimy głowicę. Układ chłodzenia jest stosunkowo prostym zespołem w samochodzie, ale niestety ma strasznie dużo bardzo prostych części, które każda z nich może się zepsuć. Co gorsza, nie każda psuje się tak, że po prostu przestaje działać. Czasami przestaje trochę działać. I wówczas znalezienie usterki przestaje być takie łatwe, ale zacznijmy od rzeczy podstawowych, które każdy może spróbować diagnozować sam. Zacznijmy od płynu w układzie chłodzenia. Czy jest go tyle, ile powinno być? Ja tu widzę, że jest zbiorniczek wyrównawczy. Zaglądam do środka i nie widzę. Szukam teraz znaku, który pokazuje, ile tego płynu powinno być. Powinno być z grubsza pół zbiorniczka, ale nie widzę. Dolejmy. Pytanie, czego dolać? Najlepiej, gdybyśmy dolali dokładnie taki sam płyn, jak już jest w układzie. To dlatego, że co prawda płyny są mieszalne, jeśli dolejemy innego, nic się nie stanie. Najprawdopodobniej nic się nie stanie. Natomiast jest duże prawdopodobieństwo, że ogólna jakość płynu się pogorszy, że jego właściwości antykorozyjne przestaną być tak dobre, jak były do tej pory i w związku z tym trzeba będzie przy najbliższej okazji wymienić płyn całkiem na nowy. Także jeśli wiemy, jaki płyn jest w układzie, najlepiej dolać taki. W ostateczności można też dodać odrobinę wody destylowanej, czy też demineralizowanej, ale trzeba będzie potem sprawdzić, czy ta mieszanka, szczególnie przed zimą, czy ta mieszanka jest wystarczająco odporna na mróz. Zaczęło być coś widać, niestety z tego co widzę, poziom płynu ciągle jest za niski, czyli brakowało dużo. Nie mam więcej, ale lepsze trochę niż nic, ale szukajmy dalej, bo ja wcale nie jestem pewien, czy to jest jedyna usterka, jaka tu wystąpiła. Teraz, kiedy silnik jest gorący, możemy sprawdzić, czy działa termostat. To jest kolejny, bardzo prosty element, który jednak lubi się zacinać, przycinać, psuć po prostu. On jest odpowiedzialny za to, żeby przy zimnym silniku płyn chłodniczy nie docierał w ogóle do chłodnicy, tylko krążył po małym obiegu. A gdy robi się gorąco, wtedy on otwiera zawór i płyn chłodniczy trafia do chłodnicy. I on tam jest schładzany. Więc jak go sprawdzić? Jeśli silnik jest ciepły, przewody prowadzące do chłodnicy powinny być również ciepłe. Jeśli są zimne, na pewno termostat nie działa. Sprawdzamy. Przewód prowadzący do chłodnicy jest ciepły, a więc gorący płyn trafia do chłodnicy. To oznacza nie mniej, nie więcej, tylko że termostat działa. Prawdopodobnie działa, przynajmniej nie jest całkowicie zamknięty. Warto zaobserwować, czy w ogóle w samochodzie włącza się wentylator chłodnicy. To jest ważne, bo on się powinien włączać wtedy, kiedy silnik jest gorący, kiedy jest ogólnie ciepło i chłodnica nie jest w stanie po prostu dzięki pędowi powietrza się wystarczająco ochłodzić i schłodzić również płyn chłodniczy. To jest szczególnie ważne podczas, gdy jedziemy w korku. Teraz wentylator właściwie słychać bez problemu z miejsca kierowcy, w większości aut. Jeśli nie, w momencie, gdy strzałka zbliża się niebezpiecznie do czerwonego pola, warto wysiąść z samochodu, otworzyć maskę i zobaczyć, czy wentylator pracuje. Jeśli nie pracuje, to trzeba znaleźć przyczynę. Z grubsza są dwa elementy, które są najbardziej podejrzane, gdy wentylator nie pracuje. Więc może być to czujnik temperatury, który wkręcony jest albo w chłodnicę, albo w termostat, albo w inny element układu chłodzenia, ale najczęściej jest to albo jakiś czujnik wkręcony tutaj, gdzieś w okolicach chłodnicy, albo w termostat. Termostat, trzeba najpierw do niego dotrzeć. Szukamy więc czujnika, który może uruchamiać wentylator chłodnicy i najprościej znaleźć go po prostu po przewodach. Szukamy przewodu prowadzącego do silniczka. Tu mamy jakąś wiązkę, nie jest to nowy samochód i nie jest to łatwe. Coś tutaj lata.
idzie tutaj jakiś przewód, prawdopodobnie elektryczny, ale żadnego czujnika wkręconego w chłodnicę nie widzę. Szukamy więc termostatu, a do niego dotrzemy najlepiej po tych dużych przewodach. Przewodach, które prowadzą do chłodnicy, z chłodnicy i muszą się spotkać w jednym miejscu. One spotykają się tutaj. A termostat to jest taki metalowy obudowa termostatu to jest taki metalowy element, który łączy kilka różnych przewodów, wodnych oczywiście. I jeśli dodatkowo jest wkręcony tutaj jakiś czujnik elektryczny i do niego dochodzą kabelki, no to będzie to prawdopodobnie to. Ściągam czujnik i to jest taka kostka elektryczna. Teraz, jeśli czujnik wkręcony w termostat działa poprawnie, to gdy robi się cieplej, po prostu zwiera. I zwiera przewody i prąd elektryczny zaczyna płynąć do wentylatora. Aby sprawdzić, czy nie w nim jest czujnik, ja po prostu zewrę teraz te dwa przewody i zobaczę, czy wentylator zacznie pracować. Potrzebny jest kawałek przewodu elektrycznego, spinacz biurowy, cokolwiek, czym można zrobić zwarcie. Kawałek przewodu. Mam tę kostkę elektryczną i ją zwieram. Wentylator zaczął pracować, a więc znaczy to, że silnik na pewno jest sprawny. A najprawdopodobniej nie działa właśnie ten czujnik. W związku z tym mam teraz taką opcję. Albo zostawić to tak jak jest, jechać do warsztatu, ale jest ryzyko, że jednak zrobi się za gorąco, nawet jeśli będę miał włączone w aucie ogrzewanie. Albo po prostu zrobić takie zwarcie. Zrobię takie zwarcie i on będzie się kręcił cały czas. I wtedy będę miał pewność, że silnikowi może będzie za chłodno, ale na pewno nie za gorąco. I będę mógł na pewno dojechać do warsztatu. Jest ciągle jeszcze sporo samochodów, mówimy tu już przede wszystkim o starszych samochodach, które mają nieco specyficzny układ chłodzenia. Ta specyfika polega na tym, że elektryczny silnik wentylatora chłodnicy zastąpiony jest przez sprzęgło wiskotyczne. To działa tak, że wiatrak napędzany jest albo bezpośrednio wałkiem z silnika, albo jakimś paskiem. Nie ma silnika elektrycznego. I działa on nieco w specyficzny sposób, a ja zaraz pokażę jak. Wiatrak kręci się cały czas. Silnik pracuje, kręci się wiatrak. Jeśli robi się cieplej, ten wiatrak zaczyna pracować nieco szybciej, ale tak naprawdę nie każdy potrafi wyczuć różnicę. Rzecz właśnie w sprzęgle wiskotycznym. To jest taki element, który ma w sobie czujnik bimetalowy. Jeżeli powietrze płynące z chłodnicy robi się ciepłe, ten wiatrak zaczyna być na stałe zespolony z wałkiem. Jeśli powietrze z chłodnicy jest płynące z chłodnicy jest zimne, no to wtedy ten wiatrak obraca się luźno na wałku, a więc wolniej, on nie wyciąga tego powietrza tak z chłodnicy i chłodzi znacznie mniej. I to sprzęgło wiskotyczne to jest taki element, który lubi się psuć praktycznie w samochodzie, który ma 15 lat, na pewno już było wymieniane, a jeśli nie było wymieniane, no to prawdopodobnie będzie trzeba je wymienić, bo ryzyko tej usterki jest duże. Oczywiście nie wymieniamy sprzęgła wiskotycznego tak po prostu na wszelki wypadek, ale podejrzewamy zawsze, kiedy robi się za gorąco silnikowi, podejrzewamy zawsze ten element. Jak je sprawdzić? W momencie, gdy robi się gorąco, ten wiatrak powinien być na stałe zespolony z silnikiem. Wyłączamy go. I w tym momencie, razem, gdy silnik staje, również powinien stanąć wiatrak. Po wyłączeniu silnika wiatrak obracał się jeszcze przez chwilę, wykonał jeszcze kilkanaście obrotów. A to oznacza, że sprzęgło wiskotyczne prawdopodobnie jest uszkodzone. Zakładając oczywiście, że silnik był gorący. Takie zjawisko, jak widzieliśmy przed chwilą, jest naturalne, jeśli silnik jest zimny i sprzęgło wiskotyczne jeszcze się nie załączyło. W każdym razie robimy kilka prób i jeśli jest tak, jak powiedziałem, jeśli przy gorącym silniku wiatrak obraca się luźno, to mamy winowajcę. Pech, że taki element kosztuje co najmniej 300 zł, a czasami więcej. Niestety trzeba go wymienić. Trzeba jednak pamiętać, że w układzie chłodzenia jest wiele innych elementów, które mogą również się zepsuć. Mogą być to nieszczelne przewody gumowe, jakiś zerwany cybant albo po prostu nieszczelny cybant. To może być dziurawa chłodnica, to może być cokolwiek, co powoduje, że w układzie panuje nie takie ciśnienie, jak powinno panować i w tym momencie trudno będzie zdiagnozować samemu usterkę, a na pewno nie można z tym jechać.
Pamiętajmy, że jeśli w aucie wskazówka na wskaźniku temperatury zaczyna wkraczać na czerwone pole, musimy zareagować. Inaczej zniszczymy silnik, spowodujemy wypalenie uszczelki pod głowicą albo zniszczenie głowicy, cokolwiek. W takiej sytuacji włączamy ogrzewanie i jedziemy dalej. Jeśli dalej jest za gorąco, nie jedziemy. Bywa też, że w samochodzie nie ma wskaźnika temperatury. W niektórych, szczególnie małych samochodach, producenci oszczędzają na tym. Jest po prostu czerwona lampka. Widzimy czerwoną lampkę, nie jedziemy. Włączamy ogrzewanie, albo się poprawia, albo nie jedziemy. I naprawdę bardziej się opłaca zainwestować w pomoc drogową, niż przegrzać silnik. To na pewno będzie droższe rozwiązanie, a czasami zdarza się, że takiego przegrzanego silnika nie da się doprowadzić do perfekcyjnego stanu.